Cześć, witam Was wszystkich na kanale Mojsak Fototechnik. Dziś porozmawiamy o syntezie barwnej, czyli synteza addytywna i subtraktywna. Zapraszam. Jak wiecie, w świecie fotografii posługujemy się dwoma trybami kolorystycznymi. Jednym z, jednym z tych przestrzeni barwnych jest tryb RGB, czyli ten, który, którego wy wszyscy używacie, którego ja używam do fotografii i do wszystkiego, co jest wyświetlane. Natomiast jest, jeszcze istnieje jeszcze kolejny inny tryb, który się nazywa CMYK. I o tym dzisiaj chwileczkę porozmawiamy. Dwie przestrzenie barwne, które odwzorowują nam kolory, natomiast służą do zupełnie innych celów. Zaczniemy, zaczniemy, słuchajcie, od trybu RGB, czyli tego standardowego trybu, którego WY wszyscy, jak i ja, do fotografii używam. RGB to jest skrót od Red, Green, Blue. Yy, nazywa się to syntezą addytywną. Czyli co to znaczy synteza addytywna? Co to znaczy synteza? Synteza to jest zlepienie wszystkiego w jedną całość z malutkich elementów. Można tak to sobie nazwać. Jeżeli mamy tryb kolorów RGB i mamy trzy składowe tych kolorów RGB, czyli Red, Green, Blue, w tym momencie po złożeniu tych kolorów otrzymujemy konkretną ilość kolorów i konkretne kolory, które byśmy chcieli uzyskać. W trybie RGB każdy z kolorów posiada 256 swoich odcieni. Czyli teraz idąc tym tropem i mnożąc troszeczkę, może nie z tabliczki mnożenia, a bardziej z kalkulatorem, jeżeli byśmy mieli 256 kolorów w, w, na kanale czerwonym, czyli R, 256 na kanale zielonym, czyli G, i 256 na kanale niebieskim, czyli B, to po przemnożeniu tych wszystkich kolorów, czyli 256 razy 256 razy 256, otrzymujemy 16,7 miliona kolorów. I tyle kolorów profil RGB jest w stanie udźwignąć. I Teraz szybciutko powiem, co to jest ten cmyk. Słuchajcie, cmyk to jest także skrót od pierwszych nazw kolorów. Natomiast nie jest to jak w, jak w RGB red, green, blue, ale c, cy, czyli cyjan. Pojawił, pojawiają się tutaj wam e, kwadraciki z kolorkami. Już wcześniej na którymś filmie mówiłem, opisywałem, jak wyglądają e, kolory e, właśnie w, w trybie Cmyk. Mamy cyjan, magenta, yellow i black. E, teraz kwestia jest tego typu, że każda z tych nazw ma swoje kolory. Natomiast Kolor czarny, i teraz teraz się zagłębiłem w temat. Nie tak jak w poprzednim odcinku, którymś. I znalazłem jeszcze różne inne opisy koloru tego, który jest nazwany K. Czyli to jest kolor czarny od black, ostatnia literka. Kolor, kolor kluczowy i kolor konturowy. Nawet coś takiego usłyszałem. Ja zawsze uznawałem, że to jest kolor czarny jako black. Z tego powodu, że yy, to tak, to, to jest właśnie kolor czarny, natomiast kolor kluczowy, tak jak zasięgnąłem rady mojego znajomego specjalisty od właśnie wydruków i od grafiki, kolor kluczowy, ten kolor czarny spina te wszystkie kolory. Gdyż po wymieszaniu kolorów C, my y, nie jesteśmy w stanie uzyskać całkowitej, pełnej takiej czerni. Aby taką czerń uzyskać, należy domieszać kolor czarny, i w ten sposób ten czarny możemy uzyskać na wydruku. Co jest jeszcze bardzo istotne, jaka jest bardzo istotna różnica między tymi dwoma przestrzeniami barwnymi? Tak jak już wcześniej wspomniałem, pierwsza przestrzeń RGB nazywa się przestrzenią addytywną, co co znaczy add. Add po angielsku, add znaczy dodawać. Przestrzeń barwna. Cmyk to jest przestrzeń barwna subtraktywna, czyli subtrakt znaczy odjąć. I tutaj zaczynają się te największe, największe różnice między tymi dwoma przestrzeniami barwnymi. Przestrzeń barwna, czyli RGB yy, addytywna. Można to wyjaśnić w ten sposób. Co zrobić, aby uzyskać aby uzyskać biały kolor? Słuchajcie, skoro mamy trzy kolory RGB. Jeżeli włączymy na maksa wszystkie z trzech kolorów, to uzyskamy kolor biały. Czyli, tak jak wcześniej wspomniałem, jeżeli mamy 256 odcieni danego koloru, czyli 256 na przykład czerwonego, i włączymy ten kolor właśnie na 256 poziom, czyli w Photoshopie to będzie widniało, i w każdym innym programie graficznym będzie to widniało około 255, bo 0 to, 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 to już jest ten pierwszy poziom, prawda? I jeżeli, uzyskamy, jeżeli ustawimy na 255, a reszta na 0, to, to uzyskamy kolor, kolor tylko i wyłącznie taki pełny czerwony. Dokładnie taka sama sytuacja będzie, jeżeli włączymy tylko niebieski lub wyłączymy tylko zielony. Jeżeli Zaczniemy do, dokładać do tych kolorów kolejne kolory, zaczynają te kolory nam się mieszać. W momencie kiedy włączymy wszystkie na maksa, czyli wszystkie będą na w skali 255, wtedy uzyskamy kolor biały. Co należy zrobić w takim razie, żeby uzyskać kolor czarny? Czarny kolor uzyskujemy przez wyłączenie wszystkich możliwych kolorów, czyli wszystkie mają być na zero, mają być wyłączone. Tryb RGB służy tylko i wyłącznie do wyświetlania słuchajcie na monitorach, na telewizorach, na waszych monitorach, waszych y, telefonów, i w tym, w tych urządzeniach wszystkich jest, jest wykorzystywany tryb RGB. Natomiast tryb CMYK wykorzystywany jest tylko i wyłącznie w formie takiej totalnie analogowej czyli w formie, w formie słuchajcie tylko i wyłącznie wydruków, na papierze czy na czymkolwiek innym, jak sobie sobie wyobrazicie. E, tryb cmyk e, polega na tym, że odejmujemy, odejmujemy kolory. Jak to wygląda? Co należy, co należy zrobić, żeby, kolor, żeby uzyskać kolor biały? W RGB należy włączyć wszystkie kolory na maksa, ile, ile fabryka dała, prawda? Natomiast w momencie, kiedy chcemy uzyskać kolor biały w trybie cmyk, w przestrzeni barw barwnej cmyk, należy te wszystkie kolory wyłączyć. Dlaczego? Czyli dlaczego należy wyłączyć? Ponieważ aby uzyskać kolor biały, należy drukować nic. Czyli biała kartka. Jeżeli chcemy uzyskać kolor czarny, powinniśmy. Włączyć wszystkie możliwe kolory, i w tym momencie uzyskamy kolor czarny. Natomiast tak jest w teorii. Tak jest w teorii, w praktyce niestety, znaczy niestety bardzo dobrze, nie powinniśmy zalewać farbą całej kartki i uzyskiwać ten kolor czarny ze stuprocentowo wszystkich kanałów, czyli cmkowych. Nie należy zalewać kartki, ponieważ Kartka nam będzie cała mokra, pofaluje się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze to nie wygląda. Po to jest ten kolor czarny zrobiony, po to, że możemy, teoretycznie możemy użyć tylko i wyłącznie tego koloru czarnego, aby uzyskać kolor czarny. Natomiast dobrze jest dopalić ten kolor troszeczkę delikatnie po 20-30% każdego z innych kolorów. Ten kolor czarny faktycznie jest głębokim kolorem czarnym. Chciałbym Wam jeszcze pokazać. Taką jedną mini, mini, grafikę. Zwróćcie uwagę, że jeżeli mamy te wszystkie trzy kolory, RGB i CME obok, prawda? Jeżeli wymieszamy między sobą RGB, to zobaczcie, co się, co będziemy obserwować po wymieszaniu RED i green, Green i Blue, i Blue i RED, jakie kolory powstaną? Powstaną dokładnie te same kolory, które mamy w trybie. Cmyk. I na odwrót. Analogicznie, dokładnie tak samo jest. Jeżeli mamy wszystkie tryby, wszystkie, e, wszystkie kolory cmykowe i będziemy je mieszać między sobą, tak samo, analogicznie jak w RGB, to powstanie nam RGB. Jeszcze jedna bardzo, bardzo, bardzo istotna, moim zdaniem, sprawa jest taka, że mm, tryb RGB ma znacznie większą ilość kolorów, Niż tryb Cmyk. Cmyk trochę ich ma mniej. Farby nie są tak e, doskonałe, że tak powiem, że nie są w stanie odwzorować wszystkich kolorów. Jeżeli będziemy zamieniać w programie graficznym tryb RGB na tryb Cmyk, to niestety zauważycie, że niektóre kolory wam znikną. Niektóre kolory wam znikną i zostaną zastąpione najbliższymi tymi, które są w palecie dostępnej, w palecie Cmyk. Na sam koniec chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli chcecie drukować cokolwiek, jeżeli chcecie drukować zdjęcia, ale zdjęcia chcecie drukować w Fotolabie, czyli dostajecie faktycznie zdjęcia, nie wydruki, wypuszczajcie te zdjęcia w trybie RGB. Jeżeli chcecie uzyskiwać z, z zdjęcia, drukować zdjęcia na drukarce, niedomowej, ale w drukarni na przykład, offsetowej na przykład, albo nawet. Nawet w drukarni cyfrowej, czyli laserowej, to można pokusić się o to, aby te wasze pliki wypuścić w formie cmykowej. Natomiast musicie się upewnić, że te wydruki będą Wam odpowiadać, bo niekoniecznie we wszystkich drukarniach ten kolor cmykowy będzie tak dobry jak kolor RGB. Jeżeli drukarz wie, co robi, to będzie wszystko super. Jeżeli po prostu kliknie. To niestety może, mogą kolory odjechać. Dlaczego? Dlaczego na przykład nie chcecie, nie powinno się drukować wydruków cmykowych na Waszych domowych drukarkach? Zwróćcie uwagę, że w Waszych drukarkach nie ma kolorów RGB. Jeżeli wyciągniecie ten pojemnik z tuszem, to zauważycie, że tam są właśnie te cztery kolory cmykowe. Tak jak wcześniej wspomniałem, drukuje się cmyka. Wszystko się zgadza, prawda? Dlaczego więc nie powinniśmy wypuszczać cmykowych do druku? Dlaczego? Ponieważ każda drukarka przy wypuszczeniu, przy zaczynaniu drukowania bierze sobie ten plik i sama go konwertuje na swój, na swój plik cmykowy. I w ten sposób to wszystko się dzieje. Jeżeli jesteście w stanie opanować Balans kolorów, balans między tym cmykiem a tym RGB i wszystko jest ok i tak się, jak się drukuje, tak wam odpowiada, wszystko jest super. Bezpieczniej, podkreślam, bezpieczniej drukować jest z RGB, oczywiście mówię o wydrukach w waszych drukarkach domowych i o wydrukach w fotolabach, czyli dostajecie odbitki na papierze fotograficznym, to nie są wydruki. To nie są wydruki. Jeżeli chcecie mieć wydruki z, z na przykład z drukarni offsetowej, tylko i wyłącznie cmyk. Dzięki śliczne. Mam nadzieję, że pomogłem i troszeczkę rozjaśniłem. Rozjaśniłem, co to znaczy cmyk i co to znaczy RGB. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, Papa. Pa.